nasza szyja będzie najdłuższa na świecie. Przysięgam wam, widzowie, tylko musimy zbierać te, jak widzicie, krążki odpowiedniego koloru. Wtedy nasza szyja się powiększa. A jeżeli będziemy zbierać krążki złego koloru albo będziemy wpadać na te jakieś takie czerwone zabezpieczenia, to niestety, widzowie, będziemy tracić naszą szyję. No i prawdopodobnie nie przejdziemy do kolejnego etapu. Jesteśmy teraz niebiescy i wchodzimy do wody. Let's go! I oczywiście zbierzmy tego niebieskiego krążka. A przy okazji, ojojoj, to się rusza. Dobra, ale zebraliśmy niebieski krążek i mamy naprawdę długą szyję. I jesteśmy zieloni. Dobra, dobra, uciekamy tędy. Fajnie, 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 fajnie. Dobra, nie zmieniamy koloru, dawajcie mi zielony kolor. Ładnie, wow! I widzowie, teraz możemy wejść na każdą przeszkodę. Nikt nam nic nie zrobi i zobaczmy, jak wysocy jesteśmy. Jesteśmy tak wysocy, jak jakiś sfinks. Nawet jeszcze wyżsi, jak piramida. Nawet co jest, widzowie? Prawie jesteśmy tak wielcy, jak wieża Eiffla. Oczywiście my musimy być najwyżsi na świecie, dlatego spróbujemy ponownie być najdłuższą szyją na świecie, czy coś takiego, widzowie. Co to ma być? Najdłuższa szyja, kto by pomyślał? Teraz skaczemy, hop, dobra, jeden skok, drugi skok. Całkiem przyjemnie, pamiętajmy, że mamy niebieski kolor, więc zbieramy oczywiście niebieskie krążki. Teraz robimy tak, tak i uwaga, mamy teraz gorączkę, możemy zbierać, widzowie, wszystkie kółka. Mooo, jak ta szyja się nie wywala. Oj, dobra, jednak już nie możemy zbierać wszystkiego, bo ta gorączka po zbieraniu koloru trwa troszeczkę krótko, ale nasza szyja jest długa, wy to widzicie. Teraz nie możemy tylko spaść, nie możemy oberwać. Dobra, dawajcie niebieski kolorek. Ja zostaję przy niebieskim, niebieski to fajny kolor. Ej, ona mi się nie mieści. Jo, ta szyja jest tak ogromna, dawajcie teraz kryształki. Kryształy wszystkie zebrane. I zobaczmy teraz w takim razie, jak wielka będzie nasza szyja. Na pewno będzie większa niż ten sfinks, niż ta wieża, nawet większa niż wieża Eiffla. Czy w ogóle, nie wiem, jaka inna wieża. Nie, jednak nie. Oczywiście my się nie poddajemy. Nasza szyja musi być maksymalnie długa i tak też właśnie dzisiaj to zrobimy, żeby ona była naprawdę, to naprawdę wielka. Teraz idziemy tu. Uwaga, zbieramy krążki, tym razem koloru pomarańczowego. Powiem wam szczerze, pomarańczowy kolor jest całkiem ciekawy, taki muszę przyznać. Dobra, klejnoty też się przydadzą. Będziemy mogli kupić różne rzeczy. No nie, nie zebrałem praktycznie żadnego kółeczka, co? Ale to było słabe. Dobra, nieważne. Dobra, zbieramy za to klejnociki. Tych klejnotów jest dosyć dużo. Oj. Dobra, pewnie oberwał i teraz oczywiście zbieramy wszystko, co jest pomarańczowe. Nie niebieskie, nie zielone, ale pomarańczowe. Ała! Chciałem wziąć te duże kółeczko. No dlaczego mi go nie zabrało? Dobra, zdarza się, ale teraz bierzemy to kółeczko i teraz mamy gorączkę i dawajcie moją szyję. A zaraz spadniemy tutaj na ziemię. I bardzo mnie to ciekawi, ale nie przetestuję tego, bo obawiam się, że widzowie, że możemy jednak tutaj zginąć. I uwaga, nasza szyja jest tak duża, jak, uwaga, 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 jak dinozaur, jak ten, jak to jakieś wieże. O co tu chodzi? I nawet czekajcie, 81, czyli prawie tak duzi jesteśmy jak wieża Eiffla. Zaczynamy jako niebieski ludek, a bardziej nie niebieski, tylko zielony. Już mi się mylą te kolory, ale zielony kolor jest całkiem fajny. O, i na zielono. Ała, no oberwałem głową. Widzieliście to? Jakim cudem? Ja myślałem, że jestem zbyt niski, żeby oberwać, a jednak, widzowie, troszeczkę przywaliło mi to, ale dobra, nie jest aż tak źle. Zbieramy oczywiście klejnoty, zbieramy też to. Jest naprawdę fajnie, jest cudownie. Dobra, iść, robimy tu, idziemy tu. Ładnie, super. Teraz dawajcie, o nie. Dobra, będę musiał chyba uderzyć niestety o minus jedną głowę, ale dobra, przynajmniej zebraliśmy koniec końców więcej tej głowy, więc oto nie, ała, ale oberwałem. No ten kolor jest najgorszy, czy ja go mogę zmienić? Dobra, jednak nie, dobra, bierzemy jednak tu kółeczka, te duże, ej, o, super, i teraz mamy gorączkę, dawać mi to, jak to w ogóle nie spada, to jest niesamowite. Dobra, patrzcie, zbierzemy wszystkie klejnoty na samym środku. No i teraz, widzowie, jestem pewien, że będziemy wyżsi niż wieża Eiffla. Proszę, 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 głowo, powiększ się na tyle, żebyś była tak wielka jak wieża Eiffla. I uwaga, nie, brakuje. Ten poziom wydaje się troszeczkę inny niż reszta. Dlaczego tu jest tyle klejnotów? Ale ja nie narzekam, okej? Najważniejsze jest to, żeby tutaj nasza szyja była największa, a nie, że tutaj są klejnoty. Ale tych klejnotów jest to mnóstwo. Co się dzieje? Normalnie ich aż tak dużo tutaj nie ma. Dobra, zbieramy oczywiście na zielono wszystko. Teraz jesteśmy zielonymi chłopakami, dziewczynami i musimy mieć najdłuższą dziewczęcą zieloną szyję. Oh yeah, o to właśnie chodzi. Ale widzowie, yo, ile tutaj mamy klejnotów? Dawać mi to, to i to też zbieramy i zamieniamy się teraz na kolorek żółty, niebieski. Co ja gadam, jaki żółty, niebieski na kolorek. I uwaga, to już jest koniec. Co? Czemu tutaj mam wrażenie, że klejnoty zastąpiły nam tutaj troszeczkę szyję? I uwaga, ty, co się dzieje? Ej, to nie jest normalny poziom. To jest poziom, który pokazuje nam, jak jesteśmy wysocy, czy jesteśmy wyżsi od tych klejnotów. I te klejnoty dostajemy. O nie, 48. Nie udało nam się zdobyć. Ale wracamy. Ja tam widzę jakąś nietypową przeszkodę, czy mi się wydaje? Nie. Wszystko jest po staremu.
Nasza szyja niestety dochodzi do 15 poziomu, no trochę, no jakby to powiedzieć, nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej, także oj, tutaj widzę bardzo dużo czerwonych bloków, których nie możemy dotknąć za wszelką cenę, za to możemy dotknąć właśnie te kółeczka, które są pomarańczowe i mamy teraz normalnie gorączkę i możemy teraz na przykład na to wejść i patrzcie, nic nam się nie dzieje, więc fajna sprawa, ale niestety trwa to naprawdę krótko, więc nie można za bardzo na tym polegać, ale na pewno musimy polegać na tym naszym kolorze, który jest bardzo niefajny, ała, oberwałem chyba przez przypadek, ale jest dobrze, nasza szyja jest serio mega gruba i mega długa, może no gruba jakaś za bardzo nie jest, ale na pewno jest długa, razy 11, czy w takim razie, ej no proszę was widzowie, teraz muszę pokonać kolejną statuetkę, patrzcie, uwaga i jo, pokonaliśmy to, jesteśmy wyżsi niż wieża Eiffla, ale możemy być i jeszcze wyżsi, ja jestem tego pewien, tylko fajnie jakbyśmy na przykład nie oberwali tutaj na wszelki wypadek, bo to by było na pewno przykład mega to mega słabe i niestety w takim tempie jakbyśmy obrywali, to najdłuższej szyi mieć nie będziemy. Dobra, ale spokojnie, dawajcie teraz skakujemy tutaj na to, wow, dobra, mam kolor niebieski, żebym tego nie zapomniał, bo ten kolor się bardzo często zmienia i czasem miałem tak, że po prostu mi się zapomniało, słuchajcie, a no wiecie, nie jest aż tak źle, po prostu wystarczy tak naprawdę patrzeć jaki ma się kolor, ja mam niebieski, więc to jest niebieski kolor, proszę tutaj nie być ostrożny bardzo, jej, let's go, ciśniemy, gorączka, zbieramy, super, dobra, jesteśmy cały czas niebiescy, ej, ile ja mam tej szyi, jaka ta moja szyja jest długa, ej, co jest, dobra, to jest najdłuższa szyja, jaką chyba widziałem, 109, wcześniej nawet takiej szyi nie miałem, ej, to ja powinienem być wyższy niż tak naprawdę kolejna statuetka, czy mi się wydaje, proszę, 57, 73, 90, nie, troszeczkę zabrakło, oj, niebieski kolor, lubię startować z niebieskiego koloru i lubię mieć niebieską szyję, bo wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy kolorek, ale nie zdobędę tych kryształków, jednakże tych zdobyłem, ale tych z góry, no niestety nasza szyja nie była wystarczająca, ale spokojnie, dobra, zbieramy przynajmniej to, dobra, tak, dawajcie, zbieramy to, zbieramy jeszcze więcej tego, dawaj, chodźmy, zjadamy, mamy jakiś kluczyk, bardzo super sprawa i lecimy, ale ta szyja jest długa, o masakra, dawajcie tą szyję, aj, dostałem, aj, oberwałem dwa razy, ale tego się nie dało uniknąć, no, widzieliście to, co to miało być, nie podoba mi się to, ale spokojnie, nasza szyja i tak jest dosyć długa, chociaż, no, mogła być dłuższa, no, co to ma być, czemu to nie jest takie długie, jak ja chciałem, oh my god, dobra, zobaczmy, jak długa jest nasza szyja, bo wydaje mi się, że w miarę długa to ona jest, ale czy na pewno aż taka długa, nie jest wcale długa, teraz będzie najdłuższa, przysięgam wam, nie stracę ani jednego kawałka mojej pięknej, długaśnej szyi, teraz tak, tylko oczywiście mam nadzieję, że zbiorę przy okazji też troszeczkę klejnocików, klejnociki i nie, zostaw mnie, dostałem 3 razy, jakim cudem, widzieliście to, to było tak słabe, no jednak nie udało mi się, troszeczkę oberwaliśmy z tej szyi, ale słuchajcie, nie jest aż tak, jak mi się wydawało, mogło być naprawdę gorzej, okej, więc na razie nam idzie dobrze, o nie, musimy uważać na te kółka, nie zbierajmy ich, dobra, nie zebraliśmy i teraz zbieramy tylko to, tego nie zbieramy, a tutaj lecimy prosto, pięknie, ładnie i jo, jest gorączka, zbieramy wszystkie możliwe kolorki, zbieramy, super, nasza szyja ma aż 94 centymetry, to jest strasznie dużo, ale pytanie, czy wystarczająco dużo, żeby niestety pokonać wszystkie tutaj te posągi, sprawdźmy to, uwaga, i teraz jak wysokie to będzie, uwaga, do 110, nie, 111, kolejny poziom, tym razem z klejnotami, ten poziom zawiera bardzo dużo klejnotów, jednakże nasza szyja za bardzo się tutaj nie wydłuża, może przez to, że właśnie im dłuższą będziemy mieli szyję, tym więcej klejnotów na sam koniec dostaniemy, dlatego jednak my i tak będziemy próbowali mieć tą szyję mega, ale tą mega długaśną i patrzcie, zbieramy klejnoty, zbieramy, dobra, ładnie, teraz jak najwięcej kółek, kółka, dobra, z 3 zebraliśmy, mogło być więcej, nie jest aż tak źle, teraz klejnoty, dawajcie moje klejnociki i uwaga, szyja się powiększa, jest na 40%, uwaga, powiększona, no niestety nie jest to najwyższa szyja, ale chyba jest taka w miarę okej, pomnożyło nam troszeczkę tą szyję i uwaga, 11, 12, 20, 24, 35, uwaga, 48, jo, udało nam się, to był naprawdę dobry wynik, ale oczywiście może być jeszcze lepszy, zaraz sobie sprawdźmy, myk, skaczemy tutaj, ładnie, teraz idziemy tu, dobra, spoko, sprawa, okej, lecimy teraz w tym miejscu, dobrze, ojojo, nie, to nie jest dobry pomysł, idziemy tu, to jest bardzo dobry pomysł i teraz patrzcie na to, o to właśnie chodzi, zbieramy to, chodźcie, zbieramy, ładnie, i teraz oczywiście potrzebujemy jeszcze więcej krążków, żeby
tylko, o, zebrać te, no niestety dwa klejnoty zebraliśmy, ten klejnot z góry, jej, o to właśnie chodzi. I teraz spokojnie, musimy naprawdę ostrożnie tutaj, a uwaga, zbierzemy to, jest, nie, ała, oberwałem, niestety jeden punkcik, ale patrzcie, teraz mamy, o, ho, 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 mamy teraz gorączkę tutaj mocy i patrzcie, jak sobie jesteśmy kolorowi, jak my się, jak mamy wygibasy w ogóle, ja nie wiedziałem, że tak się można, tak powiem, trzęść, nie, to jest bardzo ryzykowne, co jak nam ta szyja spadnie, ale na razie jest całkiem w porządku i uwaga, jak wysocy jesteśmy, wow, kolejny, jesteśmy wyżsi niż rakieta. Ja chcę być jeszcze wyższy. Dla mnie bycie wyższym niż jakaś rakieta kosmiczna to nie jest za duże osiągnięcie. Ja chcę być wyższy niż najwyższa rzecz na świecie. Nie wiem, jaka jest najwyższa rzecz na świecie, ale ała, fajnie by było, jakbym był wyższy od niej. Więc co, no na razie niestety dostałem już raz tutaj, oberwałem moją szyją, ale spokojnie, moja szyja i tak już jest dosyć długa, a z każdym poziomem będziemy mogli właśnie tą szyję wydłużać. I ona się wydłuża, cały czas jest coraz to większa, więc to będzie ciekawe, jak na samym końcu będzie wyglądać. Tylko muszę szybko, ała, oberwałem w słupek, więc sobie, bo się zestresowałem. Dobra, teraz będę pamiętać, żeby nie przechodzić przez to, tylko właśnie tutaj. Okej, super, zbieramy tylko i wyłącznie pomarańczowe rzeczy. I teraz zbieramy wszystko, gorączka. Dawać mi wszystkie tutaj monetki, dawać mi wszystkie tutaj krążki, 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 krążki. No niestety ta gorączka trwa bardzo, ale to bardzo krótko. Jednak i tak mamy aż, no prawie 100 punktów, 99. To strasznie dużo. I teraz proszę, chcę być jeszcze wyższy niż rakieta. Chcę być najwyższym człowiekiem, czy może najwyższą szyją na świecie. Pliska, czy mogę to zrobić? Nie! Ale ja się nie poddaję. Musimy być najwyższą szyją. Wy to rozumiecie? Najwyższa szyja na świecie. Oh yeah, o to właśnie chodzi. Dobra, zbieramy tutaj te krążki. Ja powiem tak, nie wiem, dlaczego te krążki są moją szyją. Yo, ale dobra, no i dawajcie, nie ma tutaj żadnych krążków dodatkowych. Patrzcie, mogę przechodzić przez wszystko. Jestem tutaj nieśmiertelny w tym trybie, jeżeli zbiorę odpowiednią ilość właśnie tutaj odpowiedniego koloru. No niestety, to trwa tak krótko, że nie udało mi się zebrać ani jednego krążka. No co to jest? Ja tego nie wiem, ale no trudno, będziemy musieli jakoś sobie tutaj poradzić, a i tak sobie poradzimy. Patrzcie, 52, dobra, 56, oj, dobra, troszeczkę oberwę, dobra, idziemy dalej, jedziemy, 67, 73 i uwaga, teraz tutaj, dobra, a nie zebrałem tego, dawajcie na niebiesko, no i niestety, słuchajcie, udało nam się tylko, wow, 73 i prawie bym oberwał następnym razem, ale nie, widzowie, mamy 73 punkty na naszej głowie, która się jeszcze troszeczkę powiększy. Pytanie, jak bardzo i czy na pewno uda mi się pokonać wszystkie tutaj te budowle, bo chyba... Ajajaj, troszkę zabrakło. Kolejne krążki i kolejny poziom. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Musimy to zrobić jak najszybciej i jak najlepiej. Dawajcie, dobra, zbieramy tak. Teraz na zielono, to na niebiesko. Jak my zmieniamy kolor? Normalnie jak kameleon. Co to ma być? I o co tu chodzi? Ale dobra, szybciutko. Zbieramy, oczywiście, zostajemy na przykład na zielonym. Ładny jest ten zielony kolorek. Teraz tutaj. I proszę, kolejny kluczek. A, dostanę! Oberwałem! Nie, bo ten zielony kolor niestety tak nieciekawie wyszedł, ale mamy teraz gorączkę i zbieramy, jak mamy tylko to możliwe, oczywiście kolorki, dawać, 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 zjedliśmy to, dobra, teraz oczywiście wchodzimy sobie do wody, zbieramy klejnoty i proszę, mogę na to uważać, no nie, ja oberwałem znowu, dobra, mamy 105, 110, troszeczkę, jestem smutny, jest mi przykro, bo mogłem mieć chyba ze 120 parę, a miałem jedynie 110, ale dobra, no trudno, no damy radę, uwaga, zobaczmy jak jesteśmy wysocy, cyk, 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 o, prawie jak ten King Kong, kolejne klejnociki, poziom z mnóstwem ilości, właśnie tych fajnych fioletowych klejnocików, które, no można coś tam ciekawego za nich kupić, ale my jednak akurat chcemy jednak mieć najdłuższą szyję, a nie chcemy coś tam kupować. Oberwaliśmy trochę, ale i tak nasza szyja jest długa, 37 punktów, to jest dużo. Dobra, teraz zbieramy tutaj te krążki. W tym miejscu 41, dobry start. Dobry start, naprawdę dobry, 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 ale może być jeszcze lepszy oczywiście. Dlatego, żeby to ulepszyć, to oczywiście zbieramy jeszcze więcej krążków. I to jest najważniejsze. Teraz oczywiście, tak, mamy kolor niebieski, pamiętajmy o tym, i zbieramy niebieskie kółko. 56 punktów na naszej szyi. To jest naprawdę ogromna ilość. Tylko ile klejnotów uda nam się teraz zdobyć? O, dobra, uderzyliśmy we wszystkie barierki, czyli nasza szyja będzie serio mega długa. Pytanie, jak długa? Proszę, mega długa. Proszę, proszę, proszę. Tak, tak, tak. O, ja cię kręcę. Dwa razy większą szyję niż ostatnio. Skoro nam tak dobrze idzie, to my tego King Konga, czy też następną przeszkodę, jaką jest właśnie, no ta tutaj nasza szyja, czy też po prostu musimy być wyśni, niż tam
tamten King Kong. No, wydaje mi się, że to będzie do bezproblemowo tutaj do rozwalenia. Tylko tak, no musimy na pewno bezbłędnie też to przejść. Więc jak na razie 37 punktów i w ogóle nie oberwaliśmy żadnym czerwonym kolorkiem. Teraz oczywiście musimy zebrać wszystkie te krążki. Zbieramy. Oho, ho, o to właśnie chodzi. Mohohoho. Dałaś mi tutaj. O nie, no i niestety mi się skończyło. To w takim momencie, kiedy akurat miałem zebrać duży krążek, oczywiście. O, wszystko tutaj, że tak powiem, kłody pod nogi mi rzucają tutaj wszystkie osoby, ale my musimy być ostrożni. Ojej. Dobra, dobra, zbieramy na niebiesko, na niebiesko, na niebiesko. No, szyja warta 73 punktów. Mogło być lepiej. Widziałem wyższą szyję w moim życiu, ale nie jest źle. Myślę, że nawet taka szyja nie będzie aż taka zła. I uwaga, mamy tego ile? 100. Tyle nam brakło, jeden punkt. Proszę, teraz już nam się musi udać. Na pewno, widzowie, mieliśmy naprawdę niedużo nam brakowało do tego, żeby pokonać kolejną przeszkodę. A ja po prostu, no nie spocznę, dopóki tej przeszkody nie rozwalimy. Teraz, oj, 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 uważajmy cały czas, żeby nas nic nie uderzyło przez przypadek. Oj, dobra, dostajemy, dostajemy, dostajemy dużo klejnotów. Mam nadzieję, że, czekajcie, teraz bierzemy ten kolorek, okej, ten jest lepszy, bo jakbyśmy zostali przy zielonym, no niestety, nasza głowa i nasza szyja nie byłaby długa, ale teraz, patrzcie, jest serio długa, 35, 38, 42, dobra, zostawmy sobie przy tym pomarańczowym kolorku i uwaga, zaraz mamy gorączkę, gorączka, nie, nie mam jeszcze gorączki, zaraz będę mieć, muszę zebrać tylko właśnie ten kawałeczek, byk, nie, nie mam jeszcze, teraz mam, dałaś mi to, o, na sam koniec, mamy 81 punktów, to jest dużo, ale czy na pewno wystarczająco, sprawdźmy zaraz, proszę, to się może udać, teraz możemy być najdłuższą szyją na świecie, błagam, tak, jesteśmy mega wysocy i pokonaliśmy tego King Konga!